MSWiA w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczyło prawie 5,5 miliona złotych na modernizację drogi Stróżnica-Gruszków. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców tych miejscowości. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W dniu dzisiejszym odebraliśmy z rąk wojewody dolnośląskiego promesę w kwocie 5 434 740 zł. Promesę z przeznaczeniem na całkowitą przebudowę drogi powiatowej Stróżnica-Gruszków do granicy z Kowarami. Jest to odcinek 4 km 214 m. Długo wyczekiwana droga, ważna droga pod względem strategicznym i dla mieszkańców, i dla ruchu turystycznego. Ta droga jest w fatalnym stanie technicznym. Ona została zniszczona przez powódź, potem troszeczkę rozjechana przez ciężki transport i sądzę, że ta droga spowoduje to, że wrócą tam nie tylko normalni użytkownicy, którzy muszą tam jeździć, ale również turyści, bo ta droga ma piękne walory turystyczne. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, pani minister spraw wewnętrznych i administracji, pani Elżbiecie Witek, pani minister Machałek, panu senatorowi Krzysztofowi Mrozowi, bo mamy bardzo duże wsparcie od początku kadencji. To takie wsparcie materialne w postaci chociażby właśnie promes, a przypomnę, że to już ponad 10 milionów, jakie powiat jeleniogórski otrzymał w ciągu tych 7 miesięcy. Mamy dobre relacje z parlamentem, a szczególnie nowa minister spraw wewnętrznych, pani Witek, pokazuje to, że zna teren i potrafi dobrze oceniać potrzeby terenu. Ona jest z tego terenu i w związku z tym tym bardziej dziękujemy, że pamięta o tym, że z tego terenu jest. I ta kwota w tej wielkości jest rzadko spotykaną kwotą. To naprawdę jest jedna z większych w historii tzw. powodziówek dotacji dla powiatów. W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe. Mam nadzieję, że wykonawcy odpowiedzą pozytywnie, podobnie jak było w przypadku tego pierwszego zadania. No i będziemy mogli się cieszyć z realizacji tego zadania. A w trakcie jesteśmy, przypomnę, droga powiatowa Radomierz-Janowice Wielkie, także otwieramy dwie potężne inwestycje. Mam nadzieję, że warunki atmosferyczne pozwolą na to, żeby dokończyć te zadania, żebyśmy mogli oddać te drogi do użytku. Przypomnijmy, remont odcinka drogi Janowice Wielkie Radomierz realizowany jest przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Według harmonogramu inwestycja zakończyć ma się jesienią tego roku.